Każdy na swój sposób obchodził dzień niepodległości. Swoje zawody odbyli również miłośnicy strzelectwa. Zawody oczywiście pod nazwą Niepodległa, wiadomo z jakiej okazji. Chodzi o odzyskanie niepodległości przez nasz kraj. Zawodów robimy około 10-11 w roku, także to są cykliczne zawody organizowane przez Częstochowskie Stowarzyszenie Strzeleckie. Mamy 9 konkurencji, strzelamy 4 pistolety, strzelamy strzelby gładkolufowe, konkurencja i automatu, i manualna, strzelamy również karabinki na 50 metrów, na 10 metrów karabin pneumatyczny, także no, rzeczywiście jest co robić dzisiaj. Każdy z uczestników musiał spełnić określone wymagania. Przede wszystkim trzeba posiadać licencję Polskiego Związku Strzelectwa Sportowego i zapisać się po prostu na zawody, najlepiej drogą internetową. Mamy prawie 100 osób, także rzeczywiście frekwencja w dzisiejszych zawodach jest bardzo wysoka. Robimy również amatorskie zawody, natomiast tego typu zawody to są rzeczywiście już dla ludzi tylko i wyłącznie z licencjami strzeleckimi. Wielu naszych zawodników naprawdę w polskim strzelectwie jest wysoko notowana. Mamy naprawdę wspaniałych zawodników. Każdy zainteresowany zawodowym strzelectwem musi wyrobić odpowiednią licencję, ale jak mówi prezes Częstochowskiego Stowarzyszenia Strzeleckiego, nie jest to trudne. Trzeba odbyć staż strzelecki, zdać egzamin na patent, no i potem automatycznie się uzyskuje licencję, no i można się starać rzeczywiście o pozwolenie w tym momencie już na broń do celów sportowych. Całość mniej więcej z opłatami za egzamin, z badaniami, z opłatami klubowymi to jest około 3000 zł. W ciągu 6 miesięcy mniej więcej się to rozkłada na 6 miesięcy.